Cześć! Hej! Dziś nagrywamy na świeżym powietrzu, bo pogoda po pierwsze sprzyja. To jest chyba najlepsze miejsce, które wybrałyśmy. Nie ma wiatru, też nie ma to wiatru. dobre. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. I dziś będzie... Sister Tech. To co? Zaczynamy. Jedziemy. Pierwsze pytanie. Jak się poznałyście i która jest starsza? Poznałyśmy się w domu. Ja nie pamiętam, a ty pamiętasz? Bo nie. Ty pewnie mnie pamiętasz, jak poznałaś. Tak, pamiętam. Przyjechał taki mały kaczan, 11 lat młodszy ode mnie, do domu. Także tak właśnie poznałam. No i Justyna jest starsza. Ja jestem, jak widać, starsza. Najlepsze wspólne wspomnienie? Najlepsze, czy... Takie, z dzieciństwa to tak dziwnie, no nie... Takie, które mi utkwiło w pamięci, to to, że upadłaś z huśtawki. I był wtedy z tobą nasz brat, średni. Aha. Ja byłam wtedy w domu, ale to jest takie wspomnienie, które pamiętam... Po prostu pierwsze mi się nasuwa na myśl. I on ciebie pilnował i... przyszedł do domu. Stało zakrwawiony, miałaś tutaj ja wszystko. Miałam łuk tutaj. Znaczy to nawet nie łuk brwiowy, nie, nie, tu nie, oko poniżej. Tak, miałam rozcięte, rozwalone. I to pamiętam, cała zakrwawiona i taka rycząca. I nie wiedziałam, co miałam z nią zrobić, ja byłam sama w domu. Także, ale tych wspomnień to mamy dużo fajnych. Z najlepszych, no to pewnie jak już wakacje, nie? No bo też dzieciństwa nie pamiętam. No ja tak nie pamiętam Justyny, tak? No taki latał mały kajtek taki. No ja cię tak nie pamiętam. O, jeszcze najfajniejsze to takie, które kiedyś wybierałyśmy się z mamą, nie wiem gdzie to było. I mama chciała ubrać Martę. Chciała jej nałożyć rajstopki, a że był straszny kołtun z niej. I ona postanowiła, że ona sama chce nałożyć te rajstopy, a miała chyba wtedy 2 latka i tak siedziała i ryczała, już była uczesana. Chyba w jakiejś sukience nawet i tak siedziała i ryczała, że ona sama chce nałożyć te rajstopy. Oczywiście zdjęcie musiały i zrobić. Zdjęcie tak. Wtedy zrobiłyśmy, jak zaryczana ryczy, że chce nałożyć te rajstopy. A wiedziałyśmy po prostu, że nie da rady ich sama nałożyć. No jak 2 latek ci rajstopy dołoży. Tak, następne. Opisz drugą jednym słowem. Ale dobrym. Fruzia. A co to znaczy? Fruzia to taka... lekkoduch taki. Roztrzepana. A ja Justyna? Nie wiem. Taka... Nie wiem. Kochająca na pewno. No tak, no bo... No, tak. O. Dalej. Wymarzona praca. Twoja? Moja? Mama! Tu! Cześć! Mama, to się to? Przyjechałeś? Tak! Super! Moja wymarzona praca... Nie. To na pewno taka, w której ja bym się spełniała. Tak. 100%. Do której byś chodziła z przyjemnością. Z przyjemnością. A nie z przymusem. Jaka to by była praca? Ja... Myślę, że taka na własny rachunek. Tak myślę. I dążę ku temu. Ja bym mogła tańczyć. O, super. Dalej, ulubiona firma kosmetyczna. Make-up tu jest. Make-up. Ja bardzo lubię firmę Bourjois, jeśli chodzi o podkłady. Polskie firmy też bardzo lubię. Bardzo lubię Eveline. Lovely. Lovely. Tuż z Lovely wymiata. Ale to nie da się tak też jednej. Bo nie, nie da się. Każdy z czegoś... Coś jest. Tak, coś fajnego. No. A twoje? Nie wiem, dużo mam rzeczy z Maybelline. Ale tak, no, nie to, że tylko to i inne nie. Więcej. No. Co cię wkurza w drugiej? Co mnie wkurza, że jest leniem. Ja? Tak, to sam jest leniem, śmierdzącym takim, ale z tego względu pewnie, że jest najmłodsza. Dlatego. Nieprawda. No. A mnie w tobie? No raczej. Że tak przyjeżdżasz za rzadko. No okej, okay, no. Jeśli mogłybyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechały? Wszędzie. Wszędzie mogłybyśmy razem jechać w sumie. Aby razem. No. Wasz ulubiony żart, powiedzenie. Dużo tego jest.
Ale to też takie sytuacyjne. Ale to są sezonowe. Sezonowe, tak. Jak już syna przyjeżdża, to co roku jest co innego. Tak. Także ciężko się połapać. W tym roku jest... Najlepsze, to już było we vlogu. Tak. A w tamtym roku było Irena, podaj snurek. Irena, podaj snurek. I nikt nie wie, o co chodzi, jak nie wie. No. Ale to wszystko przez naszych braci, oni tak wymyślają takie śmieszne... I co roku jest co innego. Na przykład w zimę jest co innego, w lato jest co innego. Sezonowe powiedzenia. Która dłużej szykuje się rano? No, no na pewno. Ale to ciężko nam stwierdzić. Razem nie mieszkamy, no także właśnie. To ciężko powiedzieć, ale na pewno ty. Bo ty masz dłuższe włosy, grubsze. Dłużej no. Czeszy. Właśnie. Ulubiona para roku. No, to chyba wiadomo, że lato. Zdecydowanie. Lato, no i wiosna. No wiosna. Ale lato, bo ty przyjeżdżasz. Tak, lato, bo lato. Ulubiona piosenka? No to nie wiadomo, miałam, się zmienia. Nie mam dużo ulubionych piosenek i ciężko mi jest tak powiedzieć teraz, no. Jaka jest moja ulubiona. Nie dużo ma się ulubionych piosenek. I to też są sezonowe, prawda, piosenki, bo co roku jest jakiś hit. No tak, co innego. W tym roku jest hit akcentu przez, tak? Przez Twoje oczy zielone? Też. Też, tak. Także my słuchamy Disco Polo, jesteśmy dziewczynami z Podlasia, także Disco Polo rządzi. The best. Jak to jest mieć siostrę uzależnioną od YouTube? Ona jest też uzależniona, no także to fajnie. Samo. Mi się razem wydaje, oglądamy, że, więc... że YouTube jest takim odkryciem bardzo pozytywnym dla mnie, bo... Tak, mi na przykład YouTube pokazał Justynek, bo mam u niej lat temu 7. Tak. Tak, jakby, tak, 7 lat temu. Już ja 7 lat oglądam YouTube'a? No. To ty może, no to ja 7 lat, a ty może no trochę ja dłużej, może dłużej, no. Ale to jest coś, co, bo na przykład telewizję bardzo rzadko włączamy, prawda? Ja to w ogóle prawie, jak coś, to tylko muzyka leci. W ogóle nie oglądamy, a na YouTubie zawsze coś znajdzie się dla siebie, zawsze jakieś pożyteczne informacje, zawsze to, co chcemy, to możemy i też się odnaleźć. Można wiele można, też, tak, przy tym. Ale wiele też można się nauczyć. Wiele wiedzy posiąść można z YouTube'a naprawdę. No. Wysokie czy płaskie buty? Płaskie. Płaskie. Zdecydowanie. Dziecko właśnie przyszło moje. Mama, na papa. Papa byłeś? Tak. Idź, zaraz mamusia przyjdzie. No. Okej? Okay? Spodnie czy sukienka? Zależy kiedy, bo na przykład latem sukienka. Bo lżej. Bo jest lżej i wygodniej. I też nie trzeba, tylko narzucisz sukienkę. Tak, i nie trzeba nic dopasowywać góry dołu, ale zimą wiadomo, spodnie. No. Ulubione zwierzątko? Jeśli miałabym wybierać, no to chyba pies. Między pies. Kotem a psem, no to chyba pies. Tak myślę. No ja też teraz koty polubiłam, ale... Ale no, pies. Pies, no wiadomo. Co byś zabrała z płonącego domu, wiedząc, że rodzina ma się? Okej. Okay. Na pewno pieniądze, jeśli by miałabym w domu. Kartę Na pewno pieniądze, tak. Bo jeśli... co, bez pieniędzy byś co zrobiła, gdyby ci spłonęły? Jeśli miałabym gotówkę, prawda, w domu, nie, no to, tak. To na pewno pieniądze. Ale jeśli rodzina byłaby okej, okay, to już można uciekać. W sumie nic no, nie byłoby mi takiego tak. Potrzebnego. Komedia, horror czy romans? Zależy kiedy, ale lubię komedie, lubię horrory. Romansy romans, tak... Ja to tak średnio oglądam, średnio. Prawie w ogóle. Zależy jeszcze jaki, prawda? No. Ale raczej komedie albo horrory. Mhm. Blackberry czy iPhone? iPhone. Sony. ulubiony film? Ulubiony film. Ostatnio oglądaliśmy Niezwyciężony. Nie wiem. Bardzo, bardzo fajny film, polecam. I on mi tak utkwił w pamięci jeszcze Kapitan Phillips. Też bardzo, bardzo dobry film. Ale byś mogła je oglądać tak jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz? Niezwyciężony myślę, że tak, bo to jest bardzo długi film i oglądaliśmy go przez kilka dni, także mama! Na pewno chętnie bym... Mama! Dziadzia papa! Dziadzia papa? Tak. Okej. Okay. Także takie dziadek mamy jedzie, papa. Przerwniki tutaj. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. I
I tak, myślę, że to jest ten film obejrzałabym jeszcze raz z miłą chęcią. A z polskich filmów to ostatnio oglądaliśmy Disco Polo. I też bardzo fajny film. A co film. Byś mogła oglądać w kółko? W kółko mogłabym oglądać Pawlaków, czyli Nie ma mocnych, co mnie swoi, kochaj albo rzuć. To cała nasza rodzina. Ale to są takie hity, co oglądać, można. Tak, mimo że teksty zna się wszystkie, to i tak w kółko to leci. A twój ulubiony film? Ja nie wiem. To co z takich nowości, to nic takiego, ale jakbym coś mogła w kółko oglądać, na pewno było coś z tańcem. Step-upy różne i takie tam. Czy jesz coś dziwnego? Tak, ona je. Cebulę. Ona twierdzi, że cebula to jest dziwne, dziwne nie, coś. Nie, no może nie dziwne, ale no ja nie lubię. Ja lubię wszystko. Tak naprawdę. Ja dla mnie nie ma rzeczy, których ja nie lubię. Chyba tak. Ja wszystko zjem. Albo awokado na kanapkę. Pyszne. Ty nie jesz? Ono takie cierpkie ono jest. Ono takie, jest, nie, jest takie, cierpkie, takie mdłe chyba no bardziej. Też. Maślane takie. Takie. Ale z dodatkiem na przykład pomidora i jeszcze cebuli. Rewelacja. A ona jest dziwna w ogóle, jeśli chodzi o jedzenie, także dla mnie to nic nowego. Czy macie na sobie cokolwiek podobnego? Teraz nie. Lakier do Poznania. Nie, to inny jest. Ale podobny. Podobnego. No, no dobra, no. Podobnego. No, mamy ja mam z Golden Rose, a... Ja mam z Lovely. No. Ale ogólnie mamy trochę. Znaczy, mamy spodnie takie same. No, t-shirty jakieś. T-shirty. I ostatni ulubiony program Serial TV. No, tak jak mówiłyśmy wcześniej, telewizji w sumie mało oglądamy, ale ja serial, który ostatnio oglądałam, zresztą też nie oglądałam go w telewizji, tylko na kinoman.tv chyba. Krew z krwi. Polski serial i polecam, naprawdę dobry, dobry serial. I jeszcze z polski serial Wataha. A Czas Honoru? Czas Honoru, no, tak. Ale to też ja nie na TV oglądam, tylko na playerze. Mamy dzieci, mamy różne tutaj takie odgłosy, prawda? Ale to nic. Normalne. Normalne. No i czy coś jeszcze z seriali? To ja jeszcze na przykład Lekarza oglądałam, jak był sezon. Ja na którymś tam sezonie już się Przepis zatrzymałam. Przepis na życie, ale to też nie w telewizji, tylko w internecie. I co, wszystkie pytania? Mhm. Yes. Także kochani, dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli się wam podobało, to kciuki w górę. Kciuki w górę. I no nie wiem, czy nam uda się jeszcze nagrać jakiś film, bo ja w sumie za kilka dni już, za 7 dni wylatuję. Ale jeśli tak, to postaramy się jeszcze spiąć się i coś nagrać. Także dziękujemy wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa!